Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmie powiem wam, jak działa komenda clone, jak jej używać. Zapewne wiele z was już wie, jak ta komenda działa, natomiast ja pokażę parę fajnych funkcji, które zapewne po prostu nie znaliście. Dzisiejszy taki film na szybko, ponieważ planuję zrobić większe filmy, które potrzebują po prostu więcej czasu, dlatego teraz pokazuję po prostu jakąś komendę. Więc przechodzimy do Minecrafta i tutaj, jak widzicie, zbudowałem takie dwie platformy, takie dwa zarysy terenu. Jeden jest z budowlą, drugi jest bez i właśnie powiem wam, jak klonować, ponieważ wiele osób po prostu, na przykład jak sklonujemy to i ktoś będzie chciał to sklonować do tego miejsca, to się sklonuje mu w takim obszarze, a nie właśnie w tym obszarze. Dlatego ja teraz wam powiem, jak to zrobić. Czyli tak, klikamy F3 i patrzymy się, tutaj macie Positive X. O kurde, pierwszy raz mi się zdarzyło na odcinku, żeby deszcz zaczął padać. Klikamy F3 i tutaj mamy takie, sobie tylko czat zresetuję, mamy takie dwa wyrazy i tutaj mamy X, Z i Z. I teraz patrzymy tutaj, musimy się popatrzeć na Positive X oraz Positive Z. I od tego kierunku, czyli w tą stronę, Positive X oraz Z, bierzemy pierwszy koordynat, czyli piszemy clone. Trzy razy tab klikamy, jeżeli chcemy skopiować koordynaty bloku, na który się patrzymy. Klikamy Enter. Teraz to zostawiamy i teraz patrzymy się na negatyw Z oraz negatyw X. Przechodzimy w te miejsce, czyli na nasz róg naszej budowli. W tym przypadku to jest te miejsce, no i kopiujemy również te miejsce. Następnie przechodzimy do miejsca, gdzie chcemy to zbudować i musimy tak jakby odliczyć sobie ilość bloków, ile tu na przykład jest. Na przykład w szerokości tej budowli jest 3 bloki. Czyli jeżeli chcemy, żeby ta konstrukcja zakończyła się w tym miejscu, musimy odliczyć od miejsca, gdzie będziemy to kopiować, 3 bloki. Raz, dwa, trzy. Czyli bierzemy to od tej strony. Natomiast nie wpisujemy trzeciego koordynata w tym miejscu, natomiast wpisujemy to w miejscu najniższym, czyli w tym przypadku tym. Jak widać, wszystko się ładnie sklonowało. Sklonowaliśmy koordynaty T oraz T, a przekopiowaliśmy to na koordynaty w tym miejscu. Więc to by było na tyle z podstawowej komendy. Teraz wam pokażę, jak działają niektóre funkcje tej komendy. Jeśli już wpisaliśmy koordynaty do klonowania tej konstrukcji, klikamy spację i tu mamy trzy opcje. Nie wszystkie będę wam pokazywać, natomiast pokażę wam te najprostsze, czyli filtered, i tutaj możemy ustawić sobie, jakie bloki mają być przekopiowane. Czyli na przykład piszemy iron block i się przekopiowały tylko bloki żelazne. Jeśli wpiszemy na przykład tylko gold block, przekopiują się tylko bloki złote. Natomiast są jeszcze są bloki z hashtagiem, a to są bloki, na przykład jeżeli jest wiele rodzajów jakiegoś danego bloku, czyli na przykład powiedzmy dębowy pień, brzozowy pień, dżunglowy pień, to wszystkie po prostu pnie nam się przekopiłem, jeżeli tutaj piszemy hashtag, na przykład carpet, czyli przekopiłem się wszystkie dywany. Więc to było na tyle z filtered i teraz przechodzimy dalej do replace. Możemy to dać move. I teraz z tego miejsca przekopywało nam się na to miejsce, natomiast z tego się usunęło. Więc można to tak jakby wykorzystać do poruszania jakimś obiektem. Ja to sobie jeszcze raz wybuduję. Więc na tym polega move, czyli przekopiowuje to, a to usuwa. Dalej mamy normal, czyli normalnie. A force to nie za bardzo wiem, do czego służy, ale raczej nie będzie wam potrzebny. Oraz mask też raczej to nie jest jakieś bardzo przydatne. Ja na to patrzyłem i tak za bardzo nie za bardzo się różniło czymkolwiek. Dlatego ja wam polecam po prostu się skupić na filtered oraz replace, żeby cokolwiek zrobić. Raczej reszta rzeczy po prostu wam nie jest potrzebna. Więc taki krótki poradnik, mam nadzieję, że on nie jest długi, bo bym musiał się długo bawić w montażu. Więc to by było na tyle, trzymajcie się, no i do jutra, cześć!